Witamy na kolejnym podcaście 8a i 8akademii.pl. Dzisiaj po raz kolejny gościem jest Janusz Gołąb. Cześć, Janusz. Cześć. Dzisiejszy temat będzie, Janusz, troszeczkę taki, nie wiem, czy powiedzieć, mglisty. Zobaczymy, w którym kierunku nasza, nasza rozmowa pójdzie. Chciałem porozmawiać o tym, jak się zmienia zdobywanie, to może złe słowo, wyjazdy w góry wysokie to, co się dzieje jakby w ostatnich latach, jest, jest pewnym procesem, którego zdobycie zimą K2 jakby jest tylko jednym z etapów. Te rewolucje, które się dzieją, albo się dzieją przez takie wszystkie rewolucje, albo się dzieją przez pewne nagłe zdarzenia, albo są pewnym procesem. Tutaj chyba mówimy o takim procesem, o procesie, który już trwa dłużej, a zdobycie K2 tylko taką klamrą, która spina pewien okres czasu. To, co się stało na K2, to nie wiem, do czego to porównać. Ty chyba też nie jesteś tak ja, nie jesteś fanem piłki nożnej. No nie jestem fanem piłki nożnej, natomiast pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to byłem fanem. Potem jakoś, jak się tak skomercjalizował bardzo ten system piłki, no to już nie. No to, Bo był taki mecz w 2014 roku na Mundialu Brazylia-Niemcy. Kiedy dwie drużyny, które wiadomo, że, że mecz będzie poważny, każdy z nich jest pretendentem do bycia mistrzem świata, i nagle zaczyna się dziać coś dziwnego, czyli Niemcy zaczynają strzelać po kolei bramki Brazylii. E, doszło do 7-0. Ja pamiętam, że chyba wyłączyłem wcześniej, bo już nie wiedziałem co. O, o co tam chodzi. Brazylia w 90 minut dopiero strzeliła jedną, jedyną bramkę, skończył się mecz 7 do 1, i to mniej więcej taki był szok dla obserwatorów, jak wejście 10 osób na kadwa zimą. Czyli cały świat próbował zdobyć kadwa zimą, nikomu się nie udało, i nagle, jak ktoś wejdzie, to wchodzą w 10 osób. Eee, tak, no, no więc, co, co się stało, że Nagle, że, że nagle 10 osób weszło zimą na K2. No tak, oni petardę rzucili, naprawdę. Zrobili to w niesamowity sposób. Do, do, dobre porównanie z tamtym meczem. Co się stało? No tu wydaje mi się, że tam wiele czynników się na to składało. Na pewno. To, że się tam znaleźli, to wynika też z ich doświadczeń. Tak? To, to nie pojechali ludzie, którzy nie chodzą po górach. Większość z nich było na Wreszcie, niektórzy na K2 latem PURIA na wszystkich 8000, czyli no, ten bagaż tych doświadczeń potrafili przenieść. W zimą w te góry najwyższe, wchodząc na K2. Natomiast no, czy można powiedzieć, że to było, hmm, e, czy to było, nie, no Za, zamknięcie na... pewnej epoki, tak? No, no. Czy to można powiedzieć, czy to było zamknięcie pewnej epoki? Nigdy tak nie sądziłem, że, że ja powtarzam, jak myśmy wyjeżdżali zimą na K2, bo były takie trendy, że, że pytano, no to będzie zamknięcie epoki, no raczej odhaczenie jakiegoś haczyka, no bo gdyby tak było, gdyby to było zamknięcie pewnej epoki, to można by też mówić o drogach na przykład kasina, że one zamykały pewną epokę i, i potem to już nie ma nic. Nie, no to tak to, 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 to nie działa. Zawsze, zawsze, jeżeli ktoś chce zimą na 8 tysięczniki wchodzić, to może na przykład z celem poprawiania stylu pojechać. Wierzchołków 8 tysięcznych są jeszcze boczne wierzchołki 8 tysięczne, więc one też. Większość z nich jest, nie ma wejścia zimowego, można je zdobywać czy dokonywać pierwszego wejścia zimowego. Natomiast no, historycznie oni rzeczywiście no, domknęli tutaj, jak gdyby kropkę postawili na tym 14-8 K2 jest uważany za najtrudniejszą górę z, z, z tej listy. Zrobili to świetnie, bo aż 10 osób stanęło na wierzchołku. Można się zastanowić, czy było możliwe, żeby na przykład dwie czy trzy osoby stały na tym wierzchołku wtedy w ataku. Pewnie tak, ale znając ich styl działania, byłoby to trudniejsze dla nich. Czyli wydaje mi się, że łatwiej im było pójść w tak du dużej zespole, bo oni czuli się po prostu bezpieczniej, mieli większą siłę, jak to się w wojsku mówi, siłę rażenia większą. E, więc tutaj, gdyby miały tam do ataku pójść dwie, trzy osoby, byłoby to dla nich dużo trudniejsze do wykonania. No, to właśnie jest z Twoich obserwacji, jak, je, je, kiedy jeździłeś, czy jeździsz dalej w te góry wysokie, szerpowie są wspinaczami, czy, czy jak inaczej byś się określił, czy potrafią się wspinać? No, trudno mi powiedzieć. Większość z tych szerpów, które spotykałem, no na pewno nie są wspinaczami. Bardziej bym... Powiedział, że, że to są doświadczeni, nazwijmy to, no, turyści wysokościowi. Oni może nie mają takiej wiedzy technicznej, dużej, natomiast, no wiadomo, mają gigantyczną przewagę, jeżeli chodzi o wydolność i te preferencje, te, te wydolnościowe. I tutaj, no, no, są mistrzami świata w, w tym. Czy są wspinaczami? Szczerze powiedziawszy, nie słyszałem, żeby, żeby szarpowie gdzieś poprowadzili jakąś nową drogę wspinaczkową w górach wysokich, czy, czy w jakichś innych górach świata niższych. Nie słyszałem takiego. Może, może taka osoba jest, ale nie jestem pewny. Bo to wejście na K2 nastąpiło właśnie, jak mówiłem wcześniej, w takim pewnym procesie. Yy, yy, stało się już to faktem, że na, yy, chyba na każdy 8000 tysięcznik można sobie wykupić. Wycieczkę, wyprawę i spróbować na niego wejść. W tym lokalsi są, są dobrzy, przygotowują wszystko od A do Z. Ty mówisz, że można poprawiać dalej styl. W poprzednich podcastach rozmawialiśmy, że tak już te czasy stare nie wrócą, bo albo będziesz musiał korzystać z, z jakichś linii poręczowych, jednak. Czy, czy przy zejściu, czy nie przy zejściu będziesz miał się bezpieczniej, czy będziesz mógł bezpiecznie z takiego szczytu zejść. Dzięki temu, że stoją tam jakieś obozy i, i są liny, no te stare czasy już nie wrócą i tak naprawdę czy, 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 czy dla wspinaczy te ośmiotysięczniki te nie przestały być z tego powodu atrakcyjne? I tak i nie, no bo... Na tych górach naprawdę jest co robić. Tutaj jesteśmy przy K2. To, to koledzy z Francji, którzy dostali Złoty Czekam za, za Nupse, wiem, że się wybierają. Na, myślą o Magic Line, o drodze polskiej na K2. Przejdą w dobrym alpejskim stylu. Jest to olbrzymie wyzwanie. Droga kukuczki, piotrowskiego też nie ma powtórzenia. Są to świetne wyzwania. Wtedy można wręcz powiedzieć, że taka droga częściowo ubezpieczona, czyli ze śladami ubezpieczenia, jak wiodąca, ma obrócił ich, wręcz ona wtedy się staje przyjazna dla wspinacza. Dlatego, że, że, że łatwo tą drogę odszukać, są stanowiska, więc po takiej wspinaczce no, jest to pewnego rodzaju dogodność. Natomiast Natomiast tak jak ja wchodziłem, żeby mam brucić na kadwan, to ja nie mówię, że to było jakieś wielkie wspinanie. No bo mam szacunek do tych ludzi, którzy 60 lat temu byli na tej drodze. Oni rzeczywiście się tam spinali. A ja to tylko tam się przepinałem. No Owszem, tam parę, 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 parę set metrów poręczy żeśmy powiesili, ale to była bardzo łatwa wspinaczka. No Wiem, że ludzie potrafią w górach wysokich i trudne rzeczy robić i na pewno nie można porównać do tego. Więc reasumując, na 8 jest co robić dla wspinaczy i na pewno takie drogi będą powstawały. Wiele było takich głosów, które umniejszały wyczyn szerpów wejść na K2, że, że na przykład używali tlenu. Że to był taki gromadny wystóp styl oblężniczy, a przecież od lat 80. próbuje się stosować styl alpejski i wchodzić szybko. Jakbyś to skomentował? Ja bym nie umieszał tego ich sukcesu. Ponieważ oni działali w stylu, który mają wypracowane, wypracowany perfekcyjnie. Ja pamiętam Wojtek Kurtykę w rozmowie, powiedział mi, że, że oni są mistrzami w poręczowaniu i rzeczywiście trudno by znaleźć bardziej skutecznych ludzi na świecie, którzy potrafią to robić. Więc tutaj naprawdę nie umniejszałbym im tego wyjścia, żeby byli tam 10 osób, że tlenu używali. Jedynie co dla mnie jako wspinacza jest takie klarowne to to, że nie podali szczegółów takich faktycznych jak to wszystko wyglądało i to jest dziwne po prostu, nie wiem, może to z mentalności wynika, że, że im wystarczy tylko powiedzieć, że byli na szczycie w 10 osób, bo wiemy, że w bazie było około 60 ludzi, ja wielokrotnie latem spotykałem między innymi tych samych ludzi, i wiem, że oni nie działają w takich, w takich zespołach 10-osobowych i nie było mnie tam, ale w ciemno zakładam, że na tej, na tej górze pracowało z 30 osób, a nie 10. I, I szkoda, że tu się nie mówi o tej całej reszcie, nie słyszymy o nich, jaki był udział tych ludzi, te, tych szerpów w pracy nad linami, a to naprawdę jest no, parę kilometrów do zapręczowania, przynajmniej z 2,5 kilometra trzeba tam wnieść. Więc stawiam w ciemno, że 10 osób tego nie zrobiło, tylko była dużo większa grupa. No a na szpicy potem stali ci, którzy na wierzchołku. Także nie mam informacji tutaj. Czy to, to jest takie no, nieczytelne trochę? A czy to nie jest tak, że zachodni świat jakby próbuje narzucić tym lokalcom swój styl zdobywania gór, wypracowany przez kilkadziesiąt lat. I że on jest najlepszy, i tak się powinno góry zdobywać, i że jest jedyny sposób. A tak naprawdę zachodnie, zachodnie wyprawy również korzystają z szerpów, korzystają z hapsów, korzystają z poręczowania dróg. Więc tak naprawdę, mówimy, różnica jest w skali, tak? no, ale fakt jest faktem. Tak, fakt jest faktem. Oni wypracowali sobie ten styl działania, hapsowie, szerpowie, robią to świetnie, wprowadzają klientów z całego świata na te wierzchołki. Zastosowali to teraz zimą na K2 i tak to, 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 to im zadziałało I, i to są wytrzymali, sprawni goście, którzy mają dużą jak gdyby wiedzę też odnośnie i, i doświadczenia odnośnie zebrane między innymi na tych wyprawach komercyjnych i im to zadziałało. Czy my im narzucamy jakiś styl? Mm. Może tak, ale to chyba pośrednio, dlatego że, że jednak dla nas styl jest ważny. Ten styl wynieśliśmy od spinaczki skalnej, bo od tego to się zaczęło kiedyś, ta spinaczka skalna nad łabą. Już wtedy ludzie 100 lat temu, wspinając się, myśleli o stylu. Że tutaj ten styl jest też jednak ważny. I ten styl został przenoszony coraz wyżej i w końcu znalazł się w górach wysokich, gdzie ten styl alpejski jest no, takim on-site. I wiadomo, że, że czy my na pewno im nie narzucamy, natomiast pośrednio gdzieś, gdzieś, gdzieś to się ściera, te, te, te dwa światy poręcz i mały zespół na dużej ścianie. Wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego konfliktu i szerpowie z podziwem na to patrzą, na działalność takich zespołów. Nas odwiedzali i właściciele agencji Seven Summit. Jak byliśmy z Andrzejem pod, pod K2, bo wiedzieli, że Andrzej będzie na Nartę zjeżdżał. Oni się tym interesują, podziwiają to. Nie widzę tutaj jak gdyby jakiegoś takiego spór, spornego terenu i, i, i bezpośredniego narzucania. Natomiast może dochodzić do takich sytuacji, że oni nie do końca rozumieją, dlaczego na przykład ktoś chce, nie wiem, na trango pojechać i nową drogę robić. No, bo de facto oni się nigdy z tym nie zetknęli, być może to wszystko przed nimi stoi ten świat wspinania. A czy to nie jest tak, że, 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 że my uprawiamy te wszystkie sporty, narty, rower, nie wiem, bieganie, wspinanie, ponieważ mamy jakby zaspokojone swoje potrzeby życiowe, podstawowe. I jak już jest, jak mamy co zjeść i mamy gdzie, gdzie spać, no to wtedy. wtedy Mamy wolny czas i środki do tego, żeby uprawiać te swoje sporty. Oni dotąd traktowali chodzenie po górach jako pracę. Tak, absolutnie. Tak to wygląda. No, oni, to jest ich praca, i teraz na K2 no, wyszli poza ten swój schemat działania i świetnie to zrobili. Naprawdę świetnie to zrobili, tylko można im gratulować sukcesu na K2. O co myślisz o takim scenariuszu, kiedy w najbliższych. W dekadzie, dwóch dekadach, szerpowie wyspecjalizują się bardziej we wspinaniu, będą się, zaczną się gdzieś wspinać i na przykład zaczną wprowadzać, jak, jak przewodnicy alpejscy, będą chętni, będą wprowadzać nie wiem, na szczyty 7000, 6000 drogami wspinaczkowymi. No to dopiero będzie petarda, naprawdę. Być może to przed nimi stoi ta, ta taka droga. To byłoby rzeczywiście coś niesamowitego. Jedyną takim zagrożeniem, jakie widział, takie, takie działania, no to jednak jest to, że, że te góry wysokie są niebezpieczne. Ten brak tlenu jest niebezpieczny. Ja widziałem kilka takich bardzo nieprzyjemnych sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie szerpowie mieli klientów i z klientami coś się działo. Wydaje mi się, że do tego, o czym mówisz, to jeszcze musi wiele lat upłynąć. Natomiast. Bardziej bym sobie wyobrażał, że na przykład dwóch świetnych hapsów czy szerpów przejdzie szybko jakąś drogę, na przykład wspinaczkową, jakby chociażby no, wschodnią ścianę do Lagiri, więc takie coś sobie tak potrafię wyobrazić. Wydaje mi się, że to, to być może będzie pierwszy taki krok, że zobaczymy zespół, który zacznie realizować takie wspinaczkowe cele. Że kiedyś też przyjeżdżał Anglik do, w Alpy Szwajcarskie, brał lokalnego przewodnika i, i gdzieś wchodził. Potem, a teraz to Szwajcarzy pod, 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 są lepszymi wspinaczami no tak. niż Anglicy w górach. Nie? No tak. E, a mówimy o perspektywie oczywiście 100 lat, aczkolwiek, aczkolwiek czas teraz zaczyna coraz szybciej biec i te procesy są coraz szybsze. Więc może, kiedy szerpowie zaczną mieć pieniądze. I nie będą musieli pracować tylko na wyprawach, tylko będą mieć, zaczną mieć środki na, na, na wiem, rozwijanie własnych, własnego chodzenia po górach. Tak? Zacznie ich to może interesować innego, ja z osobiście, innego punktu widzenia. Osobiście poznałem jednego habsa, Aliego Mohameda Satpare, który w tym roku niestety zaginął na, na, na K2 zimą. I Ali no, ewidentnie miał. A Ali może nie był technicznym spinaczem, ale mogę powiedzieć, że, że, że no właśnie on już był spinaczem, bo jego już ciągnęło, żeby zrobić coś więcej niż tylko pójście z klientem na, na jakąś górę. No i między innymi dlatego pojechał zimą na K2. No miał ten pociąg i wyobrażam sobie, że takich ludzi jest więcej tam, lokalnych. A co z, na, z naszym takim polskim e, zdobywaniem gór wysokich teraz? w tym momencie, kiedy okazuje się, że cały świat troszeczkę idzie w innym kierunku i mówimy o tym wspinaniu w stylu alpejskim, że wyprawy narkinardowe są coraz rzadsze, mamy czy mamy jakieś jak chcesz wspinaczy? Czy, 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 czy widzisz może takie światełko w tunelu, że, że, że będą ludzie robić drogi na, na, na niższych szczytach albo, albo na ośmiestniczkach, na ale trudniejszymi drogami? Z tym słowem zdobywanie, to wziąłbym to w taki duży nawias, bo powiemy o taką historię. Byliśmy właśnie pod K2, i odwiedził nas, odwiedziła nas taka polska trekkerka. Turystka wysokościowa. No i usiadał u nas w bazie, pijemy herbatkę i mówi, no bo my tutaj zdobywamy itd. i tak dalej. Jędrek mówi coś takiego, że, że słuchaj, bez urazy, ale zdobywać to tutaj nasi zdobywali w, oś, w połowie lat 80. I na tym się to, to, to skończyło. I to mi się bardzo podobało, co Jędrek powiedział. I sobie to zapamiętałem i też tak uważam, że, że ta era zdobywania, jeżeli się chodzi o góry wysokie, no to nie ma tego, nie ma. Ja już nie pamiętam, no jest kilka nowych dróg zrobionych przez, przez Polaków w górach wysokich i całe szczęście, że one były, ale to naprawdę rzadko, rzadko się zdarza. Tym bardziej nie ma tych nowych dróg na tych najwyższych górach czy powtarzania w dobrym stylu dróg istniejących, więc tutaj no, jest totalny zapaść. Rozmawialiśmy o tym w poprzednich podcastach nie tylko z tobą, tylko też. Z innymi naszymi gośćmi, powodów jest oczywiście tego, tego więcej. No, kiedyś można się poradzić. Tak? W tych górach wysokich teraz mamy tyle możliwości realizowania się w różnego rodzaju aktywnościach. No, ale czy, czy nie jest też tak, że po prostu te, wy, te wyjazdy w Himalaje po prostu są drogie i bez wsparcia takiego, wiesz, państwowego, budżetowego? Ludzie jak mają wyłożyć pieniądze swoje prywatne, nawet tylko część, no to wolą może inne rzeczy robić. Tak, jest to problem. Te wyjazdy są drogie, co nie znaczy, że jest je, że, że kiedyś było łatwiej. To nie jest tak. Kiedyś wydaje mi się, że, że było jeszcze trudniej. Ja pamiętam, jak uczestniczyłem w pakowaniu jednej z wypraw, już nie pamiętam, to chyba była zimowa wyprawa na Dolagiri, w klubie żeśmy pakowali chłopaków, to wtedy, wydaje mi się, było wszystko trudniejsze niż dzisiaj. Więc to zdobycie ty, 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 tych środków na wyprawę, wydaje mi się, że, że... Owszem, one są drogie, ale to nie jest tak trudne, jak kiedyś było. Więc przede wszystkim trzeba chcieć i mieć naprawdę duży zapał do tego i chęć zrobienia czegoś. Ale, tylko ci przerwę, jeżeli mówisz o pomaganiu w pakowaniu, to czy ty pomagałeś? E, byłeś tym frontmanem, którego, którego zadaniem było upić celnika, żeby nie zajrzał do beczek? Nie, nie, nie ja byłem frontmanem. Natomiast rzeczywiście taktyka była taka, bo beczki musiały być przez celnika zapieczętowane, więc z urzędu celnego przyjeżdżał taki pan. No, temu panu się dawało napitoki różne, to jak ten pan już był, że tak powiem, słabszy, to się przejmowało tą plombownicę i wtedy w te beczki się pakowało różne rzeczy i plombowały. No tak, trzeba było zrobić dewizy na, tak. na, na wyjazdy. No, ale tak było. To, no, każdy, każda epoka ma swoje, swoje problemy. Tak, tak. tak. Więc tutaj wydaje mi się, że na pewno problemem w dzisiejszych czasach są te środki zdobycia ich. Alpinizm nie jest tak popularnym sportem, jak, jak na przykład, wspomniana, kiedyś piłka nożna, więc trudniej uzyskać sponsora na pewno. Natomiast alpinizm ma w sobie. To mi się podobało. Pamiętam, jak spinaliśmy się na zimą na ścianie troli. Wtedy była olimpiada w Lidry Liderham, i pamiętam, że, że, że w prasie, w telewizji mówiono o tym, że, że za to przejście powinniśmy dostać tak zwany order olimpijski. Chyba kiedyś kuby Jurek, Kukuczka dostał jej Messner. Messner chyba odmówił przyjęcia. No bo wtedy oczywiście... Yy, yy, do nas te informacje docierały, ale powiedziano, że dlatego powinniśmy dostać, ponieważ ten alpinizm niesie takie fajne wartości w sobie. Takie pierwotne, no, też sportowe wartości, taką wytrwałość, partnerstwo. Więc to wszystko się w alpinizmie skupia. Naprawdę to są takie dobre cechy. Tylko, tylko jakby problemem jest chyba. W przynajmniej w Polsce, że, że, że media interesują się tylko ośmiotysięcznikami i wtedy doniesienia z Genu, to, to tam, kogo tam w Polsce interesowały, więc jakby trzeba wchodzić, na, żeby mieć, nie wiem, sponsorów, żeby skupiać na, na, na uwagę na, na, na sobie, trzeba wchodzić na tysięczniki. Tak, ja nie wiem, jak to skomentować, jakiego słowa by użyć, ale rzeczywiście tak jest. Tak, tak, taki, w takim pecherzu żyjemy, że istotnie, szczególnie może tutaj, bo jednak jesteśmy krajem nizinnym, w krajach alpejskich może to troszeczkę inaczej w, w, wygląda. W krajach alpejskich większość rodzin na półce ma książki o zdobywaniu Eigeru, Materhornu, a u nas bardzo łatwo przejąć, jak gdyby jakieś takie cechy. Że, 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 Które nie są związane ściśle z górami, czyli bardziej się rozchodzi o wydźwięk te, te, i sprzedanie tego wydźwięku, że ktoś wszedł na górę, ale już się nie interesujemy, którędy, jaką drogą. No, to, to tak jest. I w pewnym sensie rzeczywiście osobom, które chcą jechać i wspinać, jest tu trudno dotrzeć do, do, do sponsora, żeby pozyskać na jakąś ścianę, no bo łatwiej gdzieś potem pójść do gazety i powiedzieć, że było się na 80 tysięczniku a już nie spyta, w jakim stylu, tak. Nawet, nawet, nawet okazuje się, że jak ktoś mówi, że wchodził bez tlenu, to potem schodził z tlenem, na przykład. Tak, tak, tak. No to, to są takie rzeczy, które to też częściowo tak wynika, że ta turystyka wysokościowa, ona. Działają ludzie troszeczkę spoza środowiska, jak gdyby spoza, i tutaj różne rzeczy wtedy mogą, mogą się pojawiać tak? w takich relacjach. Dla środowiska mogą to być rzeczy no, mało zrozumiałe albo w ogóle niezrozumiałe. Może być tak, że wiele osób, które są medialne w związku z 8, 8 tysięcznikami, w momencie, kiedy ich zabraknie tych 8 tysięczników, jakby dofinansowań różnego rodzaju nagle okaże się, że, że jakby te osoby już, już nie jeżdżą w te góry? bo... Tak, ta, tak jest, tak się dzieje, bo, bo, bo rzeczywiście wchodzą, są medialne, realizują swoje cele. Ja bardziej było, zadaję sobie pytanie, czy, czy, czy mogą tak się realizować w tych górach? Czy to jest fajne? Uważam, że tak, mogą. To jest troszeczkę tak jak w Tatrach. To nie jest tak, że my tylko chodzimy na trudne drogi i. i nie, przecież nie, nie masz prawa pójść sobie na, tak, na, na wycieczkę. Na jakąś, wycieczkę na, na, na przykład. Po prostu każdy w tych górach ma swój Everest. I, i, I te osoby, które realizują się przy takich wyprawach komercyjnych, też mają swój Everest i realizują się i, i to jest ok. Natomiast to, co mi się może nie podobać, to ten przekaz, który potem następuje po powrocie do Polski, czy, czy przed taką wyprawą, no bo on jak gdyby nie zawiera szacunku dla tych pokoleń, które jeździły tam. Się wspinały i, i rzeczywiście coś w tych górach zrobiły. No, cały czas, jakby uważam, że powinno się nie wiem czy edukować dziennikarzy, którzy o, tą, o tym piszą. Bardzo mało jest dziennikarzy, którzy znają się na tym i, i potrafią odróżnić ściemę od, od rzeczywistego wyczynu. Tak, no, na KFG mieliśmy takie spotkanie pod tytułem ściema w górach, bo ta to prowadziła. I było kilka ciekawych rzeczy tam poruszonych, bardzo interesujących. I pamiętam, że Marek Raganowicz bardzo fajną sytuację opowiedział o Elkapie, gdzie tam wybuchła też cała wojna na, na, na łamach chyba Kleibinga, magazyn Kleibing. Rozsudziło się o dziewczynę, która mówiła, że, że przeszła Elkapitana, i tak dalej. Okazało się de facto, że ona tylko na małpach całą drogę zrobiła. I zabrakło tego przekazu takiego klarownego. No to tutaj w przypadku tej działalności tych turystów wysokościowych w górach wysokich, no to jest kompletna, kompletnie brakuje tutaj, jak gdyby wyczucia sytuacji, szacunku dla tych pokoleń, które tam wcześniej jeździły, coś robiły, które będą jeździć, skupiają się te osoby tylko na sobie. I, I dla mnie osobiście nie jest to fajne. Wariantów zdobywania wejścia na taki szczyt jest tak wiele i ułatwień, które można zastosować jest tak wiele, że tak naprawdę no tak. Moż, może być bardzo szeroki wachlarz wyczynu. Tak, tak, oczywiście. To, 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 to tak, tak, tak wynika. Ta turystyka w górach wysokich zaczęła się w pierwszej połowie lat 90 ubiegłego wieku, no i w tej chwili już to tak ewoluowało, że, że no możemy się spodziewać wszędzie tych turystów, nawet na takiej górze jak K2. No To już od paru lat tam się jeździ, ale na przykład na tych łatwiejszych górach, w sześciotysięcznikach, to naprawdę sporo ludzi jeździ, no i fajnie, niech jeżdżą. Jak chcą pojechać, miejscowi mają pracę, więc jest to OK. Ej, taki temat Pogody, coś, co się zmienia w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Myślę, że wiele takich aspektów naszej działalności górskiej, nie tylko w Górach Wysokich, ale nawet może u nas w Europie, zmienia się troszeczkę klimat i zmienia, szczególnie, ale widać to chyba w Górach Wysokich. Też są głosy takie, że Nepalczykom strasznie sprzyjała pogoda w tym roku. Ty byłeś zimą na K2, byłeś w tym roku również w okolicy. Co możesz o tym powiedzieć? E, tak, byłem w lutym w rejonie K2 i rzeczywiście no, trafiliśmy na no, takie dla mnie niesamowite warunki. Można by to powiedzieć, że to były wręcz wiosenne warunki. A był luty. E, w poprzednich wyprawach byłem trzykrotnie tam zimą, no to z takimi rzeczami się nie spotykałem. No, luty był bardzo... Trudnym miesiącem wiecznym, mroźnym, a tutaj działając na Lely Peak od południowego zachodu, w jednego dnia podchodziliśmy na wysokość około 5500 metrów, dosłownie ubrani w bieliznę termoaktywną. No, więc to było nie do pomyślenia, że coś takiego w ogóle jest możliwe. I no rzeczywiście coś się dzieje z tą pogodą. Ja pamiętam, że w 2017, jak z Andrzejem byliśmy, jak Andrzej miał skalować was na nartach, to dolna część góry na no, wejściu w drogę Kukuczka Piotrowskiej ona po prostu spłynęła. Płynęła. Śnieg się wytopił, odsłonił się lodowczyk. Lodowczykiem potworzył się koryta, w którym płynęła woda. W nocy, o pierwszej nocy deszcz padał. W bazie, no co się dzieje. Chyba Messner po zdobyciu K2 powiedział, że, dojdzie może do takiego paradoksu, że zimą będzie teraz bezpieczniej w tych górach wysokich niż latem. Trudno mi się tak bezpośrednio odnieść, bo tak jak mówię, ja przeżyłem dość zimy i wróciłem z ciemnym nosem, odmrażonym, z jednej z wypraw. Czy, czy aż tak będzie to możliwe? No nie sądzę, natomiast co ja zauważyłem, że latem trudno już wyszukać dobrą linię mixtowej drogi od południa, bo to wszystko, no ja mówię o górach niższych poniżej 7000, to już wszystko zaczyna płynąć. Jeżeli chcemy pojechać na mixtową drogę, to szukajmy ścian wschodnich i północnych. Natomiast naprawdę trudno to znaleźć, więc gdzieś na południowych ścianach. Teraz na tej lejli to samo, od południa naprawdę było ciepło. Jak się przewinęliśmy na północną stronę, to jak gdyby nagle inny świat, że się znaleźliśmy w innym świecie troszeczkę. Jak Jędrek był na, na Eweryście i próbował zjechać, no doszło do sytuacji, w której zrezygnował, ponieważ nie dało się przejść przez icefalla. Tak, no to jest też ten icefall takim przykładem tych zmian klimatycznych, jakie się dzieją. Te lodowce bardzo szybko topnieją. Icefall sam jest skomplikowany, on zawsze, no to będę taki był, ale nad pole, na lewej ścianie, na zachodniej ścianie Everestu, tam też są lodowce, które się wytapiają i spadają. Była, był wypadek lawinowy parę lat temu, gdzie, gdzie lawina prawie dotarła, znaczy dotarła do bazy. Jak Jędrek był to samo. Z tamtej strony wisiał olbrzymi serak, odseparowany od, od reszty lodowca. Taki, powiedzmy, krytyczny serak, który rzeczywiście mógł się uwolnić. Więc, więc są to problemy. Rzeczywiście są pro, pro, problemy no, z, z podejściem pod niektóre ściany. To się może pojawić takie problemy. No powiedz może w takim razie, jak wygląda taka idealna, sportowa wyprawa teraz w góry wysokie, niekoniecznie na 8000? czyli wiesz, czy korzysta się z tragarzy, żeby dojść do bazy, czy korzysta się dalej z ich pomocy wyżej? Tak, no, no wiadomo, że idealnie to pierwszą rzeczą to trzeba, zespół musi być, ludzie, którzy chcą pracować nad tą wyprawą, i wtedy to się wszystko fajnie może zazębić. Oczywiście, żeby dotrzeć gdzieś pod górę na miejscu, najczęściej w tych górach wysokich używa się, się tragarzy, lub na osłach czy na mułach idzie ten bagaż. To zależy, ile dni no, to od celu i, i rejonu działania. Jest pytanie, czy używać szerpów wyżej, powyżej bazy, czy, czy Hapsów High Altitude Porters. Myśmy z Andrzejem na K2, gdzie Andrzej zjechał z tej góry, mieliśmy do pomocy czterech Hapsów, czterech i to było świetne rozwiązanie, dlatego że my, jak gdyby, no, byliśmy sfokusowani na tym, żeby Andrzej zjechał z tej góry. Ten styl już nie był taki ważny, jak się dostaniemy na tą górę, a sami nie byliśmy w stanie w dwójkę wnieść tyle, czy to, to takiej ilości lin poręczowych. Więc tutaj to, to wszystko się fajnie zazębiło. Ja pamiętam, że kiedyś też Jacek Fluder mi mówił, a weźmy hapsów, żeby podnieśli nam sprzęt pod, pod ścianę. To było na kederdomie, tam z bazy jest dość daleko pod ścianę. Idzie się lodowcem takim znoszącym się. Gangotri, i ja wtedy stwierdziłem, że nie, nie, nie bierzmy tych hapsów do noszenia tych 200 kg, około 200 kg szpeju pod ścianę. Chociaż ta, taka wycieczka nam zajmowała cały dzień, bo trzeba było dojść pod tą ścianę i jeszcze wrócić, no 12 godzin pracy. Dlaczego powiedziałem, że nie? Dlatego, że czasami w takich sytuacjach to noszenie tego szpeju działa też jako aklimatyzacja, jako taka praca, która potem będzie skutkowała dobrym, dobrym dotlenieniem się, dobrą pracą mięśni. Też psychicznie człowiek jest wtedy takim no, bardziej sfokusowany na tym, na, na, na działaniu, bo, bo jak się ma potem takich porterców wysokościowych, to, to już tak troszeczkę człowiek luzuje, troszeczkę może nie zwraca na wszystko uwagi tak, jak powinien, na przykład w doborze sprzętu, więc niekiedy tak, może to pomóc, ale, ale niekiedy lepiej nie. A nie chodziło Ci o styl? Żebyś mógł powiedzieć, że powyżej bazy nie korzystaliśmy z pomocy? Nie, nie. Wtedy nam się o styl nie rozchodziło. Myśmy tą ścianę robili w stylu kapsułowym. To jest taki styl tak w big wall claybingu. Polega na tym, że, że zakłada się w obóz, ma się jakąś ilość lin. Jak się skończy liny, ten obóz się przenosi do, do końca linii i powtarza się tą czynność. Więc ten, tutaj... Był dla nas ten styl ważny, ale w ścianie, natomiast dojście pod ścianę nie. Natomiast upierałem się, że jak będziemy chodzić, to, to z większą korzyścią dla nas to będzie, jeżeli się rozwija aklimatyzacja. Wpadło mi teraz do głowy taki obraz: miałem Janusza Gołąba, który wynajmuje sobie szerpę, żeby się z nim wspinać na takiej drodze. Dopuszczasz taką myśl? Gdybym, powiem tak, gdybym się tak szybko potrafił poruszać jak Jędrek Barwigiel, na przykład, i on, gdyby miał takiego e, e, gościa, który również tak szybko się porusza, to rzeczywiście jakąś taką, powiedzmy, nietrudną technicznie drogę w stylu non-stop na 8-tysięcznik, tak, to, to, to widziałbym. To, 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 by, to by naprawdę fajnie zadziałało. Hmm. No widzisz, i, 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 jak, jak, się, jak, jak się w przyszłości odpowiem. Szerpowie nauczą porządnie wspinać, jak to, mówisz, to, to ten, to mają pole do popisu, do no, rozwoju. No, dokładnie. dokładnie. Ja, ja, ja wspinałem się, chodziłem na, na, na wyjścia z Ali parą, Parom, więc no naprawdę miał serce, i zakładam, że większość, duża część tych ludzi, którzy jeżdżą komercyjnie z wyprawami, w przyszłości będzie realizowała też swoje cele. Jest tylko jeden problem, chyba, że takich Andrzejów w nie jest zbyt dużo, którzy, może którzy potrzebują może tak szybkich partnerów do przemieszczania się w górę. No tak, tak, tak. No Andrzej ma to, to ten fenomen, że, że on po prostu świetnie się też adoptuje do tej wysokości, plus to, ta jego szybkość w przemieszczaniu się. To rzeczywiście szarpowie dobrze byliby jego partnerami, jeżeli, jeżeli by chcieli. Bo mi, szczerze powiedziawszy, bardzo jest trudno z Andrzejem nadążyć. No dobrze, ciekawe, ciekawe, czy będziemy jeszcze za jakiś czas, za 10 lat nagrywać podcasty, albo inni może będą nagrywać podcasty. I ciekawe, jak za 10 lat, co będziemy wiedzieć o tym, co się dzieje w tej aktywności. Tak? Już nie, nie zadawajmy tego sportem i w którym kierunku to pójdzie. No ale znamy wielu naszych kolegów, którzy, którzy powiedzieli, że w życiu nie pojadą już na taki na przykład Everest, bo jest to już typowa komercja i... I na innych górach gdzieś to samo, już na K2, tak samo latem, tak? Byłeś, byłeś przecież latem na tak, K2. Tak, no, jest tam już komercja mniej więcej od 2013 roku na K2. Ja powtórzę, na tych górach jest co robić, naprawdę i na K2 czy na ewresz naprawdę są piękne drogi, które można starać się w bardzo dobrym stylu je robić, więc spokojnie jest co robić. A i góry jest dużo. I góry jest I bardzo jest. dużo. Tym optymistycznym akcentem może zakończmy ten dzisiejszy podcast, który być może jest troszeczkę, troszeczkę smutny. No, no, spokojnie. To... Ja osobiście się cieszę, że, że oni weszli na K2, bo, bo tutaj na naszym jak gdyby, boisku troszeczkę się zamknął temat i mam nadzieję, że, 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 że pójdzie to bardziej, będzie sfokusowane na wspinanie w tych górach, jednak, a nie, nie, nie na, 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 na taki zdobywczy. Zobójszą <zobywczy>, płaszczyznę. Dzięki za spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia znowu. Dzięki również.